Gdybym miał wybrać jedno zdanie, które najbardziej wpłynęło na moje postrzeganie świata, to byłyby to słowa Epikteta. Nie same rzeczy bynajmniej, ale mniemania o rzeczach budzą w ludziach niepokój. Jak wielka siła tkwi w tym jednym prostym zdaniu. W jednej z książek wybitnego polskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego przeczytałem o ordynatorze oddziału szpitala psychiatrycznego, który dał pacjentom z zaburzeniami nerwicowymi do przeczytania Enchiridion Epikteta, czyli niewielkie dziełko, z którego pochodzi cytowana dziś myśl. U wielu pacjentów nastąpiła podobno znaczna poprawa stanu zdrowia. Na własnym przykładzie mogę stwierdzić, że słowa te mają wielką moc. Jestem osobą dość wrażliwą i gdy jakaś sytuacja mnie stresuje, to moja reakcja na nią potrafi być bardzo silna. Poce się, na skórze pojawia się pokrzywka, skóra zaczyna swędzieć, robi mi się gorąco. Ogólnie mówiąc, nie jest zbyt przyjemnie. Przykładowa sytuacja. Jest zima, jestem ciepło ubrany, wchodzę do banku, w środku włączone jest ogrzewanie. Duża różnica temperatur, czyli silny bodziec stresowy. Długa kolejka, kolejny bodziec. Ogólnie mówiąc, jestem ugotowany. Od dawna jednak nie doświadczyłem tak silnej reakcji. Głównie dlatego, że zmieniłem swoje myślenie i pomógł mi w tym właśnie Epiktet. Epiktet zwalcza przekonanie, że nie mamy wpływu na własne emocje. Bardzo często jest tak, że to różnego rodzaju fałszywe mniemania są źródłem niepokoju. Światopogląd każdego człowieka jest rzeczą bardzo złożoną. Zazwyczaj nie jest łatwo odkryć schematy myślenia, które wzbudzają nasze zdenerwowanie. Ludzie lubią iść na skróty. Nadmiernie upraszczają obraz świata, ignorują sprzeczności, które pojawiają się w ich myśleniu, zamiast je dokładnie przepracować. Łatwiej jest powiedzieć, że to emocje są wszystkiemu winne. Wracając do sytuacji z kolejki w banku. Pierwszy stresor – gorąc. A tym, co pogarsza sytuację, jest moje przekonanie, z gruntu fałszywe, że nie powinno, a nawet, że nie może być gorąco. Drugi stresor – kolejka. I identycznie, tym, co pogarsza sytuację, jest moje przekonanie, że nie powinno być kolejek. Usuńmy fałszywe przekonania, a zmieni się nasza reakcja. Gorąc i kolejka pozostaną, ale reakcja naszego organizmu nie powinna być już tak gwałtowna. Oczywiście, wypracowanie pożądanej postawy wymaga ćwiczeń, ale nie należy się zniechęcać. W końcu zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne. Na własnym przykładzie mogę potwierdzić, że ta metoda działa. A jeśli chodzi o konsekwencje długotrwałego stresu, to polecam Wam książkę Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu Roberta Sapolskiego. Sprawicie mi przyjemność, jeśli w komentarzach opiszecie sytuacje, w których zmiana myślenia zmieniła waszą reakcję emocjonalną. Możecie też potraktować to jak ćwiczenie i następnym razem, gdy jakaś sytuacja wyprowadzi was z równowagi, spróbujcie ocenić, na ile jest to spowodowane waszym osądem i na ile jesteście w stanie ten osąd zmienić.